Cześć wszystkim, tutaj jest Surdamian.pl i dzisiaj zagramy sobie jeden, znaczy się wszystkie 5 meczy. Zaczniemy pierwszy mecz z Division Rivals i zobaczymy, jak to pójdzie. A więc zaczynamy. Tak jak mówiłem, to jest mój tymczasowy skład. Okej, znaleźliśmy przeciwnika. Zobaczymy. No, skład taki z Premiership. A, to tak jak mówiłem, sprzedałem tego zawodnika z Realu Madryt. Dlatego udało mi się to trochę zmodyfikować mój skład, ale mi ladruje. To był mecz Roberta Lewandowskiego. Niestety miałem problemy z nagrywaniem, 5 bramek. Drugi mecz z Bresią FC. I tak się potoczył drugi mecz z Bresią FC, 5-1. Tutaj kapitalny gol Lewandowskiego z wolnego. To jest jego pozycja, nieraz już umieszczał z podobnego miejsca piłkę w siatce. Czy obejmą prowadzenie? Bramkarz się nawet nie ruszył. Raz jeszcze teraz widzimy tę cudowną bramkę. Brak mi słów po prostu. Spójrzcie Państwo tylko na trajektorię lotu piłki. Przecież tego się nie da nawet opisać. Bramkarz w takiej sytuacji jest właściwie bezradny. Później w 10 minucie Julian Brandt. Robert Lewandowski. Dobrze, biega na wolne pole. Kapitalne podanie i piłka ląduje w bramce. Praktycznie sam na sam. Nie zdążył Boateng. I 2-0. Później w 16 minucie Tolisso. Miałem dobre pierwsze 15 minut. Tolisso, znakomicie, będzie szansa. Jest bramka, proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Później tutaj była ten żółta kartka i druga połowa Haaland. Może być groźnie. Kapitalne prostopadłe podanie i taki lob. Piłka w siatce, ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna, wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Też miał Burtli jedno, nawet nie zauważyłem. A nie, trap, przepraszam, myślałem, że to Burtli. I było 4-0 i 63 minuta, ponownie Haaland. Lewandowski tylko z wolnego strzelił. To może być bramka. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. I kapitalne, finezyjne wykończenie. I w 82 minucie na 5-1. Tutaj już moi zawodnicy byli zmęczeni i no dobrze, gola, dałem się łatwo zrobić. Szans na końcowy triumf. Popatrzmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to i Burtli nie miał nic do zdobienia, nie do roboty. I tutaj miał Carnello, mogło być 5-2 dla mnie, ale strzelił w słupek. Arbiter bez waha. Słupek, proszę Państwa. Było blisko, ale dla strzelca to żadne. I tak się zakończył pierwszy mecz. Drugi mecz, chciałem powiedzieć. A to jest, co się wydarzyło w następnym meczu. I niestety zremisowałem ten mecz. Tak jak widzicie, remis w 90 minucie.
dobrze wycofują piłkę. Tutaj Lewandowski, piętne, asysta. Otwierają wynik tego meczu. I Brandt, się nie myli, strzela. I prowadziłem 1-0, byłem zadowolony. I 90. minuta. Co tutaj zrobił Boateng? Myślę, kurczę, jak on nie mógł wziąć tej piłki. Ale teraz zobaczymy sobie w powtórce, tak dokładniej, że według FIFA Boateng nie miał wziąć tej piłki, bo piłka mu przeszła przez stopę. Naprawdę piłka mu przeszła przez stopę. Teraz szukam tutaj Boatenga, by wam to pokazać. Okej, jest Boateng. Wyłączę to na dole. I popatrzcie. Przeszło mu przez stopy. Serio? Serio? Ja się pytam, serio? Naprawdę? Gdzie mógł to wybić? Bo ja naciskałem kwadrat, żeby wziął tą piłkę. Bo że byłem tam z obrońcą, to nacisnąłem kwadrat, czyli tu, to byłem alternatywnie. I mu przeszło. Mu przeszło przez stopy. Masakra. I się patrzy. I o, jego napastnik się jeszcze podspocznął i strzelił bramkę. Mój czwarty mecz po tym, nazwijmy to, po tym zdarzeniu, gdzie Boateng, przez nogę Boatenga przeszła piłka, wygrałem 2-0 i był szybki Rajkowicz, to był jego skład. Idziemy dalej. Strzeliłem dwie bramki, zobaczymy, czy je tutaj pokażą, te dwie bramki. A, tylko jedną pokażą Lewandowskiego, drugą Haalanda, niestety nie. Robert Lewandowski! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Okej, czas na mecz piąty. Okej, i piąty mecz mi poszedł dość, powiem, łatwo, ale byłem zaskoczony, bo rywal miał dużo silniejszą drużynę. Tak jak widzicie, na wypożyczeniu skończył mi się Lewandowski, więc kupiłem Hiczana 77 overallu, czy 78, nie pamiętam, ale miał wysokie tempo. Pomyślałem, kupimy szybkiego napastnika. Tak na początek. I chociaż gwiazdą meczu, z tego co widzicie, był Brandt, 10 oczena, strzelił aż 5 bramek. A to była ta drużyna mojego rywala, Aduero, Kepa, Silva. Najbardziej się bałem tego Aduero, Keita. No ale zobaczymy. No i tą siódmą bramkę strzelił właśnie Chan, dałem mu strzelić, żeby może się rozedrał trochę pierwszy mecz i tak był mało widoczny, więc był karny, to mu dałem strzelić. Na pewno nie potrażą, bo mój przeciwnik dał rage, tweet po 7-0 też bym dał. Nawet trochę szybciej, się przyznam, ale dodraliśmy prawie cały mecz. I zobaczmy te powtórki. Szósta minuta, Julian Brandt. Pierwszą połowę miałem kapitalnie. Tutaj tłeczko i gol. I jest gol, proszę państwa, ależ otwarcie. Kapitalnie to było. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Teraz druga bramka, że znowu Julian Brandt. Pierwsza połowa to dominacja Juliana Brandta. I techniczny strzał. Piłka wpada do bramki! Fantastycznie!
I tak było 2-0. Tego Haalanda, co tam widzimy z tyłu na wypożyczenie, to mało go też widać. W sumie Lewandowskiego na wypożyczeniu też było mało widać. Ale żałuję, że go nie kupiłem, bo teraz już wrócę aż do 100 tysięcy. A szybciej to stawał około 30. Bailey. I teraz trzecia bramka. Julian Łeczko Brandt. I Lewandowski. I Brandt, przepraszam. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć Lewandowski. Hat-trick. Jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. I kapitalny gol. Czwarta bramka. Bailey. Tak, pierwsza połowa to tylko Julian Brandt, bo pierwsza połowa się skończyła 5-0. Dobre podanie. I tu pięknie mi siadło. Nie wiem, czy może byłem sfaworyzowany, bo miałem słabszy skład i mi tak wszystko się dało. Nie mam pojęcia. I piąta bramka. Ruszył z piłką do przodu. Kapitalne podanie i z pierwszej piłki Julian Brandt. Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Później była żółta kartka Tolisso. Według mnie trafiłem w piłkę, no ale... Dobra. Chociaż nie trafiłem może na tu, na Duero. I 45. minuta. Haaland. Dobrze, w tempo. 1-3-0 się skończył pierwszą połowę. Ma trochę miejsca na strzał. I ten właśnie Haaland z wypożyczenia. Piękna bramka. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Kepa bez sens. Piękny. I nie ma karnego, tak jak mówiłem, jest czerwona kartka Lucasa Digne. Nawet nie dał wślizgu, tylko się obróciłem. Nawet nie pamiętam, nawet nie wiem do profanii jak poszła ta akcja, ale z tyłu, tak bez piłki, dostał za to czerwoną kartkę. No i później był za po chwilę karny i rage tweet. No, zobaczymy do jakiej dywizji zostałem wprowadzony. 4 zwycięstwa, 1 remis. Dywizja trzecia. I 89 tysięcy monet. Kurczę, jakby nie przeszła piłka przez Nodla, była ten, dla 5 zwycięstw przed Lawa, jak by była dywizja. No nic. Teraz będzie trzeba walczyć o kwalifikację do ligi weekendowej. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Esludamian.pl. Do następnego odcinka.